Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich was. Przyszedł na was czas, wyleję sobie kwas H2SO4, wyjebię go na plery. A potem być może pójdziemy gdzieś na noże. Orzesz kurwa, o Boże, nie możesz tego zrobić w tym miejscu. No, oglądacie Wiedźmina Trójkę. Dobra, lecimy z tematem. No wyjdź już kurwa z tego miejsca, musimy powiedzieć temu zjebowi, że niestety nie udało się przegonić tego. Słuchaj, no nie udało się przegonić niestety, mój drogi. Kto nie wie o co chodzi, niech zobaczy poprzedni odcinek. Lili wyszła, ale nie chciała nic mówić. Czy to znaczy, że sprawa załatwiona, czy wręcz przeciwnie? Nie potrafię zdjąć klątwy z tego domu. Tak i nie. Co prawda udało mi się uwolnić Corinne z łap demona, ale dom w dalszym ciągu jest nawiedzony. Ten się pewnie na mnie wkurwi, co? Corinne wyśniła jego przeszłość? Tak. Jest tak makabryczna, że nie chciała o tym mówić. Nikt nie powinien tu mieszkać. Nieźle. Tyle koron na niego poszło. No, ale cóż. Na biednego nie trafiło. Jaki uczciwy kupiec. Proszę bardzo, kurwa. Ten Rudolf to jednak, kurwa, uczciwa mordeczka, powiem wam. O, już jest ładnie, już jest czyste niebo, w ogóle pięknie, pięknie. Mało chujnie pęknie, ale chciałem tu przejść do tej tablicy ogłoszeniowej jeszcze, proszę pana. Proszę pana, proszę mnie tutaj poleć szampana jak najszybciej, najrychlej. Ubogi mieszkaniec, jebany mieszaniec. Kamienie na szaniec i Marcin Daniec. Pisiory chciały, żeby narodowy był tu, a my na złość pisiorom pierdychniemy narodowy na służewiec. Kurwa, ile ja dzisiaj rymów układam niesamowitych. A mój tatko jest łowcą czarownic. A ty zaraz nie będziesz żył. Dobra, wbijamy tu. Sam się trącaj, pies cię, kurwa. Sprawa. Trącał, to chyba burdel, prawda? Tak mi się wydaje. Fleur de Lis, czy jakoś tak się nazywał. Proszę bardzo. Tablica ogłoszenia. Dobra. Dostawa prosa, Festiwal Kultury Nilfgaardzkiej odwołany. Obwieszczenie względem przedmiotów magicznych, upomnienie, ostrzeżenie, uwaga na Hochstaplera. Co ja zrobiłem? Tyki. Wszędzie to są bardziej, kurwa. No dobra, może spotkamy się z Corinne, a może nie, a może zobaczmy jakieś inne zadania, które tutaj mamy. Dobra, zadania poboczne. Mhm. Ochotnik. Tutaj Welen to pierdolić. Chyba, że zlecenia. Barciowe widziadło, ale to jest, kurwa... To gdzie indziej to jest. Zlecenie nieuchwytny złodziejaszek. Nowigrad, jeszcze Nowigrad. Nie zlecenia to sobie później zrobimy. Poszukiwania jeszcze są. Aha, dobra, to są te szkoły gryfa i inne gówna. Zlecenia wiedźmińskie to nie, ale zadanie poboczne może ten ochotnik byśmy zrobili. A nie, to Oxenfurt. Dobra, to Oxenfurt to nie chcę. Bo to jak damy to, zobaczmy, czekajcie, mapę świata. Nie, to jest ewidentnie Oxenfurt, to ja pierdolę Oxenfurt, w tej chwili nie będziemy tego robić w Oxenfurcie. Czy są tu jeszcze jakieś? Gwint partyki o wysoką stawkę, wściekłe pięści Nowigrad. Wysoka bardzo rzeczywiście ta. No to chyba musimy, kurwa, zadanie główne pierdolnąć. No to lećmy dalej, po prostu sen w wielkim mieście, pyk. W mieście Katrin ludzie do tego słuchali, to i opowiadają niestworzone historie. Nie biegaj mi tu, chłopcze, kurwa. Gdzie? Zamknij mordę. Ło! Ale się zderzyliśmy z tą. Z tą tamtą. Tu jest karczma, ale do tej karczmy nie ma chyba co wchodzić. Znaczy, mógłbym spróbować, szczerze mówiąc, swoich sił. Ale chyba pierdolę to. Tu, co jest na szyldzie? Bank Vivaldi. O, to ja znam tego gościa.
Vime Vivaldi. Mogę z nim pogadać. Patrzcie, patrzcie państwo. Proszę, proszę, kogo ja widzę? Sam biały wilk zawitał w moje skromne progi. Pamiętam ten bank. Czy mogę służyć? Jakaś nowa ta się uruchomiła. Chciałby wymienić wam... Jak interes? Jak tam interes? Naprawdę nic ciekawszego nie przychodzi ci do głowy? To jak pytać rybaka, czy biorą, albo starą babę, jak zdrowie. Chodziło interes mi na swojego penisa. Na wojnie można zarobić, jeśli się wie jak. Jeszcze zanim Nilfgaard przekroczył Pontar, zakontraktowałem dostawę drewna i żelaza z Kowiru w transakcjach zabezpieczonych, więc mam na tym siedmiokrotne przebicie. Super. Ładnie. Tak się wydaje. Ale jak odliczysz pogłówne dla nieludzi? Datki na kościół, podatek wojenny i koszta bieżące, zostają jakieś marne drobniaki. Kilkanaście skrzyń, nie więcej. Dobra, zagrajmy w Gwinta, zagram z nim grywa w Gwintę. Gwinta, prawda? Założy... Dogrywa? Grywa. Dobra, zobaczymy, zagrajmy partyjkę. Zagrajmy. Zagrajmy z nim partię, może z nim wygramy, aczkolwiek wątpię, bo on ma jakieś chyba dojebane te karty, z tego co pamiętam. Nie, czemu wymieniłem manekina? Jestem debilem! O Jezu. Dawać mi dwie karty jeszcze. Pięknie. Teraz on mi czymś jebnie. Przeciwnik spasował. Kurwa, dajmy te najgorsze karty tutaj. No. Trochę chujnie, ale trudno. Ale gównianą kartę dostałem. Ja pierdolę. Kurwa, może nie będzie tak źle, no nie wiem. Zaraz zobaczymy. A on mnie czymś zaraz... On ma 9 kart jeszcze, kurwa! Dobra, te karty odzyskał. Ja nie mam manekina. No trudno, to on ma już więcej kart. Okej, okay, ja tu spasuję chyba. On musiałby mnie czymś przebić, tak, ja spasuję. Poczekam na to. Koniec rundy, ruch przeciwnika. Dobra, Wesemir. Wypstrykaj się z kart, kurwa. Ruch dowódcy, dobra. Zostanie ci 7 kart, ale ja jeszcze będę miał tutaj jedną w zanadrzu. Początek rundy, tak. Teraz kto? On zaczyna. Dobra. Ja tutaj dajemy Yennefer. I możemy sobie wziąć tego gnoja. Proszę bardzo, cyk. Teraz ja mam 10 kart. I dajemy mu pożogę. Nie powinno mi spalić Yennefer, nie? I love it, kurwa. I fucking love it. Dawaj gnoja, kurwa. Tutaj go ustawiłeś. Róg dowódcy. No czekaj. Poczekaj chwilę. Zaraz zobaczymy, co tam jeszcze masz za karty, kurwa. Ulewny deszcz, oj, kurwa, niedobrze. Dobra, na razie tutaj dajemy to. A, bo na tamtego nie działa ten ruch do głowy. Przeciwnik spasował. To koniec, wygrałem. Kurwa, wygrałem. Wygrałem, kurwa, z tym gnojem, ale zajebiście, mega. Ale mu poszły chujowo karty, kurwa, ekstra. Nie pamiętam, kiedy tak sromotnie przegrałem. Karta jest... Dawaj, unikata. Dobrze ci szło. Kto jeszcze może posiadać karty warte uwagi? Dzięki temu odblokowaliśmy nową misję. Na przykład markiza Serenity. Nie obnosi się z tym. Ale i tak wszyscy wiedzą, że ma jedną z najlepszych talii w mieście. I naprawdę potrafi grać. Wiem coś o tym. No dobra. I co my tu mamy? Gwint, a jaką kartę dostaliśmy? Chciałbym wiedzieć. Wesemira. Mhm. Bardzo dobrze. A ja już nie miałem Wesemira? Nie mogę sobie przypomnieć. No dobra, idziemy tam, gdzie mieliśmy pójść. Spierdalaj mi z tym wiecznym ogniem. Dobra, tu się napierdalają chłopi, kurwa. Wydaje mi się, że widzę kandydata do pojedynku z Kafarem. No, na razie, kurwa.
kapitan Wolverstone? Kim jesteś, kapitanie Wolverstone? Można? Zależy co. Szukam kogoś, kto płynie na Skellige. A, chce się tam zabrać. Okej. Moja tropo spłynie na Ardskellig. Wiozę zboże, ale cicho sza. Ale ja nie chcę jeszcze na Skellige płynąć. Masz pieniądze? Muszę zdobyć pieniądze. Muszę zdobyć pieniądze. Wiem, no, dobra. Kierunek Skellige zadanie zaktualizowane. No nie, no ja mam te pieniądze, ale nie chcę w tej chwili ich. Nie chcę kurwa tego, ja pierdolę, gdzie jest zadania. Dawaj mnie tu, kurwa Seno, w wielkim mieście. Dobra, tam muszę pójść na górę. Ten jest dosyć śmieszny. Tu żeglarz. Podejrzewam, że na górze ona będzie, ale nie jestem pewien w 100%. Nie no, chyba tak, co? Tu na przykład. Siemanko, kurwa, Corin. Tutaj przeprowadzam seanse śnienia. Okej. Okay. Nigdy nie byłem świadkiem czegoś takiego. A tym bardziej nie brałem udziału w takim seansie. No to dawaj. Kieruję tobą. Najpierw musimy się dostroić. Ja będę zadawała pytania, a ty będziesz odpowiadał. Ważne, żeby twoje odpowiedzi były szczere. Zawsze są szczere. Płynące z głębi serca. Dobra, opowiedz mi o śnieniu. Jak w Sandmanie trochę. Trudno to opisać. Najpierw staram się zrozumieć więzi, które łączą daną osobę z obiektem, o którym mam śnić. Zadaję dużo pytań. Staram się nazwać uczucia, emocje. Ważna jest szczerość, ale i tak ludzie nie chcą opowiadać o niektórych sprawach. To nieładnie. A innych nawet sobie nie uświadamiają. A co widzisz we śnie? To nie jaśnie, lecz klient. Mój dar polega na zsyłaniu właściwych snów. Okej. Czasem na prawdziwe wydarzenia nakładają się pragnienia lub koszmary. Trzeba umiejętnie oddzielać ziarno od plew. Ona ma pizzę na tym. Pizzę na szyi, pizzę na szyi. Zaczynajmy. Na początek opowiedz mi jedno wspomnienie związane z tą dziewczyną. Czemu to ma służyć? Właśnie. Czemu to ma służyć? Pracuj, proszę. Opowiedz mi najsilniejsze wspomnienie o... Ciri. Dziewczyna ma na imię Ciri. Najsilniejsze. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie. Trenowałem ją w Kermoren. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie. Kiedyś wykonałem pewne zlecenie. Gdy kazano mi wybrać nagrodę, skorzystałem z prawa niespodzianki. Nie sądziłem, że kiedykolwiek spotkam dziecko, które zostało mi obiecane. Po latach przedzierałem się przez Brokilon. W lesie spotkałem dziewczynkę i na początku nie wiedziałem, kim ona jest. Dryady chciały ją zatrzymać i zmienić w jedną z nich, ale woda Brokilonu nie zadziałała w jej przypadku. A, czyli ma w sobie coś z dryady ona. Ciri wróciła ze mną. Odesłałem ją do jej babki, ale już wtedy byłem z nią bardzo związany. Przeznaczenie? Tak, dziecko przeznaczenia. Dziękuję. Czy chcesz podzielić się jeszcze jednym wspomnieniem? No jasne, dawaj. Tak. Tak. Dowiedzmy się czegoś o Ciri więcej. Trenowałem ją w Kermoren. Po drugiej wojnie z Nilfgaardem Ciri straciła rodziców. Pawette, nie? Nie wiedziałem, co zrobić z małą dziewczynką. Więc zabrałem ją do Kermoren. Trening szermierczy i kondycyjny nie mógł jej zaszkodzić. Wesemir od razu ją polubił. Eskel grał z nią w łapki. Pamiętam, wiedźmińskie łapki. Na zrujnowanym murze i luźna cegła usunęła jej się spod stopy. Luźna cegła. W ostatniej chwili. Ale najmocniej pamiętam moment, w którym wyszła z pokoju, ubrana w sukienkę i powiedziała, tak, że jest niedysponowana. To jej właśnie chyba Triss Merigold podsunęła wtedy ten pomysł. Po raz pierwszy zrozumiałem, że Ciri dorasta, a ja jestem bezradny. Czy chcesz mi opowiedzieć, co... No pewnie, że tak. Tak. W takim razie jest... Kiedyś uratowałem jej życie. To było już po jej treningu w Kermoren i po tym, jak Yennefer nazwała Ciri córeczką. Cireczką. Zostaliśmy rozdzieleni. Wiedziałem, że jest w niebezpieczeństwie. Śniłem o niej. Tak jak teraz. Znalazłem ją w zamku Styga. Próbowała uwolnić Yen, ale sama została schwytana. Chcieli jej zrobić krzywdę. Zabiłem ich wszystkich. Pamiętam, jak walczyliśmy z Ciri ramię w ramię, na schodach śliskich od krwi. W
Po raz pierwszy odbiła mieczem wystrzelony bełt. Powiedziałem, żeby nigdy więcej tego nie próbowała. To bardzo przejmujące wspomnienia. Chcesz kontynuować, czy masz dość? Jeszcze, kurwa, dawaj, chcę mówić dalej! Chcę mówić. W takim razie... Była obecna przy mojej śmierci. Było w Rivii. Właśnie skończyła się druga wojna z Nilfgaardem. Nastroje nadal były niespokojne. W mieście doszło do zamieszek rasowych. Próbowałem coś zrobić, ale nie mogłem powstrzymać wściekłego tłumu. I co ten tłum zrobił? Był tam taki mały chłopak. A, no tak. Przebił mnie widłami. Yennefer też była. A to wtedy było, no tak. Ciri zabrała nas na łódź. Popłynęliśmy do miejsca, gdzie kwitły jabłonie. I tam nas oboje zostawiła. Wtedy widziałem ją po raz ostatni. Powiedziałeś, że dziewczyna ma zdolności. Opowiedz mi o nich. Ciri jest dzieckiem starszej krwi. Jest dzieckiem starszej krwi. Potomkinią Falki Krwawej, tej okrutnej rebeliantki, którą spalono na stosie. Tak jest. Przepowiednie mówią, że z przeklętej krwi wichrzycielki narodzi się niszczyciel światu. I to właśnie jest ona. To tylko legenda. Wiesz, kiedy legenda przestaje być legendą? Gdy ktoś zaczyna w nią wierzyć. Dobrze, że nie rozpowiadasz o dziewczynie na prawo i lewo. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? No jasne, kurwa. Tak. Tak. Jest jeszcze coś. Nazywają ją Panią Czasów i Miejsc. Kiedyś zapytałem Yennefer, dlaczego nazywają Ciri Panią Czasów i Miejsc. Ona potrafi wędrować między światami. Nie potrafię o tym opowiadać. Niewiele zrozumiałem z tłumaczenia Yen. Wiem tylko, że chodzi o coś więcej niż przenoszenie się do innych miejsc. I że krew Ciri ma niezwykłą moc. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Tak, chcę. Tak. Miała kłopot z opanowaniem zdolności. Pamiętam, że Ciri miał... Gdy Yennefer uczyła ją składać proste zaklęcie, Ciri kompletnie zniszczyła szopę przy świątyni. Bardzo się tym przejęła, a to była zwykła stara szopa. Wiem, w której grał Jerzy Janowicz. Musiała kontrolować umiejętności, ale chyba dotąd nie panuje nad nimi w pełni. Rozumiem. Chcesz opowiedzieć? No ale co nie. Mam więcej? Czy możemy już zacząć? Oczywiście. Wszystko ci opowiedziałem. Wszystko ci opowiedziałem. Ton twojego głosu, ukryte emocje. A mogłem nic nie opowiadać. Ciekawe, co by było wtedy. Kontynuujmy, proszę. Połóż się wygodnie i spróbuj się zrelaksować. Co cię relaksuje? Co cię za stopę ją weź. O kurde, dobrze siedzi. Jeśli Ciri nie mogła mnie znaleźć, na pewno szukała pomocy u przyjaciół. A, mam opowiedzieć o jej przyjaciołach, kogo tak? Masz na myśli? A, jest kilka osób. Jaskier, Yennefer i Triss. Dobra, Yennefer na pewno. Yennefer nie było w Nowigradzie. A właśnie, Jaskra Triss nie spotkaliśmy jeszcze. Była, ale Ciri do niej nie dotarła. Może Jaskier? Bardzo się lubili. A nie mógłbym ją się w piżamę jakąś ubrać, czy coś? Ta będzie szydełkować? Tka jego sny. Ona mu dała jakiś napój, czy coś? Jakiś Xanax? O, Jaskier! Ale Jaskier chujowo wygląda. To jest jaskółka, nie? Czy sikorka? Nie, nie wiem. W każdym razie kłócił się z nią, to było ewidentne. Mówi jej, że nie może czegoś zrobić. Nie chce jej słuchać, a nie. O co tam chodziło, kurwa? Rozumiesz coś z tego, Wiedźmaku? Najpierw śniłem o jaskółce, a potem przyszły koszmary. Czasem pojawiają się dodatkowe sny. Nie tylko o przeszłości, ale i o przyszłości. Jaskółka symbolizuje Ciri. Skontaktowała się z Jaskrem
Nie wiedziałem, że Jaskia jest w mieście. Ten poeta. Słyszałam o nim. Odziedziczył szałwie i rozmaryn. Co, jakiś burdel? Szałwie i rozmaryn? Gdzie ty? Przy wejściu do Nowigradu, od strony dzielnicy Czerwonych Latarni. No tak, dzielnica Latarni. Czerwonych Latarni. Tuż za mostem. Co mógł Jaskier odziedziczyć? Jaskier odziedziczył burdel? Tak, słyszałam. Dobra, dziękuję. No, ona mogłaby występować w burdelu, dziękuję spokojnie. Powodzenia, Wiedźminie. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją Ciri. Hej, a ta co, kurwa, na krzesło wlazła? Pojebało cię, kurwa, co, będziesz się wieszać, czy co? Tak. Okej. Czyje to jest, kurwa, zdjęcie? Jakiś Iwiński, kurwa, czy ktoś? Spiscu założnic. Jak film. Nie pamiętam, koło Kieślowskiego, kurwa. No dobra, mam parę zadań, bo... Ej, siwy! Czemu osiwiałeś? Zajebać ci w ryj, kurwa? To się dowiesz, czemu osiwiałem. Kutasiarzu jebany. Dobra, spróbujmy zagrać z nim w gwinta. Może wygram jakąś kartę pyszną. Co woda? Pokaż mi... A, weźmy, kupmy, co nam szkodzi. Okej, zagrajmy gwinta. Nie jestem głupi. Dołączmy Wesemira. Dodaj kartę, a z tej wypierdolimy kartę, wypierdolimy tego zjeba. I tego. I tego, kurwa. Jednego muszę zostawić. To może zamiast tego róg dowódcy. Będą dwa rogi dowódcy. Nie, musi być jednostka, kurwa. Jezus Maria, dobra, niech będzie. Rozpocznij grę. No, Skojatel, tak? Bardzo dobrze. Ruch przeciwnika, no dajesz. Takie coś, tak? No dobra, to ja daję tego Dijkstrę i dostaję dwie karty. W tym rozpogodzenie i coś takiego. No, ruch przeciwnika. Mhm. Ja ci na pewno zajebię kartę teraz. Proszę bardzo, pożoga. No, przeciwnik spasował, tak? Jakby to tu zrobić, żeby było najlepiej? 6-12, kurwa, nie. Szkoda, szkoda, szkoda. Muszę dać tak. Szkoda rogu aż używać. No chuj. Teraz spasujmy. Okej, bardzo dobrze. Masz. Dwie karty dla mnie. Dziękuję bardzo. Takie coś, tak? Mhm. Jakbym użył rogu... Nie, olejmy to. Tak, olej. Dobra, olejmy to. No i teraz on, przeciwnik, zaczyna. O, powrócił sobie. Kurwa, tego powróci. Nie, nikogo nie powrócił. A nie, 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 on nie powraca. Dobra, zajebiście. Ja mam kogo powrócić? Mam. Kogo? Jarpena. Znaczy Zoltana, kurwa. Okej, ten może wymiennie. Tutaj go dał. No niestety, szkoda, szkoda. Róg dowódcy.
No to ja też mogę dać róg dowódcy, jeszcze nie, ale... Czyste niebo, czyli on nic już nie ma. To ja teraz dam tutaj róg dowódcy. No i co, spasuje czy nie? O nie! Kogo powrócisz, kurwa? O ty skurwiu! Trzy karty dodatkowo. No nie dam sobie gęstej mgły, kurwa. Kurwa. No, jest teraz, kurwa, trochę grząsko, że tak powiem. Ja pierdolę, ale mu usrało się, kurwa. Przebijesz mnie tym? Chuj ci w dupę, kurwa. Dobra. Wygrałem, dziękuję. Zwycięstwo. Dostanę jakąś kartę? Gęsta mgła. Super, kurwa, bo nie mam, kurwa, gęstej mgły. Dobra, zobaczmy, jakie mamy zadania. Co tam mamy? Mamy spis cudzołożnic. Jakieś poboczne czy coś? Nie. Nic z tych rzeczy, niestety. No dobra. To jak nie mamy, no to idziemy do tego spisu cudzołożnic. Idź do Szałwi i rozmarynuj. No kurwa, już idę rozmarynować tam wszystkich. Gdzie jest jeszcze bandyta? Tu jesteś. Dziękuję bardzo. To po prostu byli bandyci, tak? No dobra, no to byli, rzeczywiście. Już ich nie ma. Widzicie, jaki jestem, kurwa, dobry? Jak uwalniam ludzi od takich podłych szumowin. Takich jak ty nie powinno się do Nowigradu wpuszczać. Mówisz. No, jak na mnie wleciała. Przed czym, kurwa, mnie ostrzegasz? Zjebie. Jak tu się wchodzi? Tędy? Tak tyłem? Tak po prostu tyłem? Przecież zamknięte. Widzę, że coś tam się dzieje, kurwa, podejrzanego. No dobra, spróbujemy od frontu jednak. Oho, jakaś napierdalanka tam. Następnym razem nogi z dupy, bo wyrywa mi wsadzę w żyć. Zoltan. Ha, wiedźmin się uśmiechnął, bo go zna. Zoltan Shivaj. Geralt, jak zawsze w porę. Zoltan, jak zwykle z butem na czyjejś życi. Co to za jedni? Lokalny folklor. Chwilę mnie nie było i patrz ich. Zadomowili się tu jak u siebie. A co zamknięte to jest? Kolejni. Dobra, czas na wiosenne porządki. Trzeba ich stąd no wykonać. Kurwa, pewnie. Z przyjemnością. Nawet dla życzenia, okej. Teraz. Siakrę. Jak się blokuje, kurwa? Aha, tak. Kurwa, mać. Kurwa, niedobrze. Kurwa, nie mam jaskółki. Kurwa, mać. Kurwa, niemożliwe, fuck! Dobra, czekajcie, kurwa, bo się robi kiepsko. Chodźcie w koło!
Kurwa mać! Dobra, jest jeden załatwiony. Dwóch załatwionych. Dobra, trzech załatwionych. Czterech załatwionych. Wszyscy załatwieni. Uff, że tak powiem, kurwa. Było grubo, kurwa. Bałem się, że mi napierdolą jedno. No, sprawnie nam poszło. Teraz to możemy przywitać się, jak bogowie kazali. 100 lat cię nie widziałem, druku. Witaj, Zoltan. Dobrze wyglądasz. Pewnie, że dobrze. Ano, trenowałem ostatnio. Przez tę wojnę mahakamskiego trójniaka nie uświadczysz, ale redańskie jasne doskonale go zastępuje. Tyś za to trochę zmarniał. Trapi cię coś? Nie chcę cię obarczać problemami, wiesz? Nie chcę cię obarczać swój... Nie pierdol, Geralt. Gadaj mi tu zaraz, o co chodzi. Nie no, szukam Ciri. Szukam Ciri. Wiem, że była w Nowigradzie. Może nawet dalej jest. Znaczy, że wróciła? A to dopiero. Ciekawe, czy bym ją teraz w ogóle poznał. Ile to już lat? 6, 7? Ale co ona tu właściwie robi? Prawdopodobnie się ukrywa. Może być w niebezpieczeństwie. Śniła ci się? Kilka razy. Ona i Dziki Gon. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Nie, nie za bardzo, ale za to wiem, że kontaktowała się z Jaskrem. No to mamy problem. Czemu? Dobra, a jest kilka rzeczy. Znalazłoby się. Niech zgadnę. Triss? A może Yennefer? Rozmawiałem z Triss. Wyjaśniliśmy sobie kilka rzeczy. A jeśli chodzi o Yennefer... To co? A, czyli ją znalazłeś? No, to musisz mi wszystko opowiedzieć. Na pewno, ale kiedy indziej. Teraz muszę załatwić coś ważniejszego. No mów dalej. Gdzie jest Jaskier? A gdzie jest Jaskier? Ha! Sam bym chciał wiedzieć. Może by mi wyjaśnił, co tu się u diabła wyprawia. Wróciłem przed chwilą, sam widziałeś. Myślałem, że czeka na mnie gorący udziec i zimne piwo, a tu dupa. Jest tam portret Jaskra. Nie ma, wszędzie bajzel, lokal zajęty przez włóczęgów. Pojęcia nie mam, co się stało. Rozejrzyjmy się. Może trafimy na coś, co nas na niego naprowadzi. Dobra myśl. Proponuję zacząć od parteru. Lubił tam siedzieć i pisać. Czyli tutaj, tak? No dobra, co my tu mamy? Tu mamy... O, już znalazłem. 10 beczek wytrawnego z Tusą, 5 skrzynek sodeńskiego trójniaka. Nic ciekawego. Nie, właśnie tego szukamy. Czemu? A, jego dostawców. To jego terminarz. Poważne podejście do interesów. Wygląda na to, że Jaskier traktuje ten interes poważnie. Żebyś wiedział. Nigdy nie widziałem, żeby tak się starał. Razem z tym zacnym przybytkiem spadły na niego nowe obowiązki, w tym buchalteria. No. Notował też terminy spotkań, oficjalnych i prywatnych. Z kim się ostatnio widywał? O, jest. Wygląda na to, że ostatnio widywał się tylko z dziewczynami. O proszę, to zupełnie nie Jaskier. To może nam pomóc. Niezły pomysł. Jaskier ma długi język. Może wypaplał którejś ze swoich przyjaciółek coś, co nas na niego naprowadzi. No właśnie na to liczę. No dobra. Musimy się jakoś podzielić. A niech będzie tak. Przepytam okay. Dziewczyny z mojej kartki, a ty ze swojej. Zgoda? Zoltan, zaczekaj. To jest wierszem. A czym ma być? Przecież to notatnik Jaskra. Wspaniale. No dobra, widzimy się tu za jakiś czas. Wymienimy się informacjami. Ja też piszę wierszem z wszystkie informacje. Pójdę. Nie chcę zostawiać takiego syfu. A ty? Dobrze by było, żebyś przeczytał ten notatnik. Jakby co, jestem obok. Dobra. Czy jest tu jeszcze coś, co mogę sobie zobaczyć? Znaczy pomnik, nie pomnik, tylko portret Jaskra. Przeczytaj terminarz.
Ma za mały nos. No, Jaskier. I za duży miecz. A swoją drogą, tak to się robi? Zabija wywerny? Technika może nie ta, ale zapału na pewno mu nie brakuje. Dobra, przeczytajmy ten terminarz. To będzie pewnie wykrył. Nie, nie to kurwa, w ekwipunku u góry. Hop, hop, hop. Przedmioty fabularne. Tu powinien być, to jest terminarz Jaskra pewnie, tak? Roza war atre, jak róża to nie w pąsach, tak cudna roza wiecznie w dąsach. Dworskich manier uczyć się miała, miastego jeno karłem machała. Złote miasto willa z ogrodem moli. Ona by chciała tylko na jedwabiach, ale gdy trzeba i siennik się nada. Złote miasto willa obok kostnicy Wespula. Nieśmiałe ma spojrzenie, lecz harców nie unika. Rozczula mnie, gdy pyta, jak to jest nawodnika. Za murze pralnia ujścia Pontaru. Marabella, choć walkowie mało kto jej dorównuje, władanie lutnią nigdy nie opanuje. Okrawki przy placu biedoty Elihal. Postać niezwykła, co naturę ma zmienną. Kto spojrzy w jej oczy, dostrzeże nie jedno. Okrawki i szwalnia obok domu szkutnika. No dobra. Trochę kurwa tych dziewczyn mam do porozmawiania z nimi i porozmawiamy z nimi w przyszłym odcinku. Dzięki wielkie, że byliście. Na razie to tyle na dzisiaj. Pa!